Mamy już mniej więcej listę obecności. Dzisiejsze spotkanie zgodnie z, z listą tematów zgłoszonych przez na poprzednim spotkaniu ma taką tematykę. Realizacja zadań priorytetowych powierzonych przez Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie oraz Wydział Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego. I tu są propozycje tematów, to są zgłoszone przez 8, 9, 14 i 9. I drugi punkt, który po tym będzie, omówienie nowych zasad opiniowania przez Rady Dzielnic zawarcia ponownych umów najmu lokali socjalnych. To była sprawa parokrotnie zgłaszana mnie, ja też prosiłem Wydział Mieszkalnictwa w tej sprawie. No i trzecia sprawa, sprawy bieżące, w tym sprawy PIT-ów. Dzisiaj, że tak powiem, zamkniemy sprawę akcji PIT-owej, może od tego zaczniemy, zamkniemy sprawę akcji PIT-owej z poprzedniego roku. Przypomnę, że ustaliliśmy, że stosujemy kryterium proporcjonalne, w tym kryterium wygrały dzielnice 13, następnie 4 i 6. I tak jak obiecałem, w budżecie znajdzie 100 tysięcy otrzyma, znaczy nie obiecałem ile, ale tak się udało. 100 tysięcy otrzyma dzielnica 13, 50 tysięcy dzielnica 4 i 25 tysięcy dzielnica 6. Myślę, że te 100 tysięcy niech będzie zachętą dla dzielnic w walce na zadanie priorytetowe. Dzielnica zdecyduje, na co te pieniądze. Do sprawki wrócimy na koniec. Szanowni Państwo, omówienie tematów części dotyczącej realizacji zadań priorytetowych powierzonych przez Zespół Ekonomiki Oświaty proszę pana dyrektora Czarnego, a następnie części dotyczącej zadań realizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pana dyrektora Mądrzyka. Bardzo proszę, najpierw pan dyrektor Czarny, potem pan dyrektor Mądrzyk, potem otworzymy dyskusję, szczególnie ci, którzy zgłaszali ten temat, rozumiem, że będą zainteresowani. Bardzo proszę, pan dyrektor. Panie przewodniczący, szanowni państwo, przewodniczący, ja nie będę oczywiście omawiał wszystkich zadań, które realizujemy, są to grupa, bo wydaje się, że nie mogę się tutaj spotkać. Jeśli powiem najpierw o rzeczach ogólniejszych, które wydarzyły się w ubiegłym roku, wydaje się, że one są ważne dla naszej pracy. Pierwsze w końcu ubiegłego roku, czyli na przełomie wakacji we wrześniu został przyjęty nowy statut ZEO, co samo w sobie nie jest żadną zmianą, bo w zakresie współpracy z dzielnicami nic się nie zmieniło, natomiast dla mnie jest to ważne o tyle, że zakończyło to pewną dyskusję w ogóle o obsłudze Jastrzyna Doświadczenia w Krakowie. Druga rzecz, bardziej bliska naszej współpracy, chciałem powiedzieć, że w ramach restrukturyzacji ZEO, takie modne słowo, zmiany te dotknęły również tę część struktury ZEO, która zajmuje się realizacją zadań remontowych, inwestycyjnych, no i awarii dla porządku, przypomnę. Po pierwsze nastąpił zmiana struktury w tej części. Są dwa piony, pion, który zajmuje się przygotowaniem i rozliczaniem oraz pion, który zajmuje się po prostu przeprowadzaniem tych prac remontowych i inwestycyjnych. I dla porządku przypomnę nazwiska szefów. To są to nowe osoby. Kierownikiem działu realizacji jest pan Zbigniew Marcisz. Myślę, że część z Państwa miała już okazję współpracować, natomiast kierownikiem działu przygotowania i rozliczeń jest obecna tutaj ze mną pani Grażyna Frontczyk. I trzecią rzecz, którą chciałem powiedzieć w części organizacyjnej, trwa również przebudowa zespołu pracowników w obydwu tych pionach. Pewnie Państwo wiecie, że z częścią inspektorów pożegnaliśmy się, w szczególności część osób odeszła na emeryturę, ale też co ważniejsze, wzmocniłem zespół, zwłaszcza ten zespół realizacji. Mamy bardziej liczną grupę inspektorów nadzoru. Myślę, że to pomoże nam sprawniej realizować zadania. Natomiast jeżeli chodzi o ubiegły rok, który był zapewne najtrudniejszym rokiem, a z perspektywy ZEO z całą pewnością tak mogę powiedzieć, dlatego był najtrudniejszym, że zmiana sposobu realizacji zadań w sierpniu, a zwłaszcza od 12 września ta zmiana realizacji wynikająca z pisma pana prezydenta, no, troszkę ograniczyła nam możliwości, zwłaszcza realizacji tych dodatkowych zadań, które wynikały z oszczędności. Przypomnę, mówię o tej procedurze, która wymagała dla zawarcia każdej nowej umowy, nawet na kwotę 100 czy kilkaset złotych,
opinii szefa pionu, czyli pani prezydent i osobistej zgody pana prezydenta. No, ci z państwa, którzy mieli życzenie, spotykaliśmy się, rozmawialiśmy się, wiemy, że to były trudne wybory, dlatego że czasami decyzje pana prezydenta wymagały podejmowania trudnych decyzji przez państwa. Mam nadzieję, bo nie będę wchodził w szczegóły, że to był jeden, jedyny raz i też mam nadzieję, że w tym roku już tego typu trudnych wyborów nie będziemy musieli wspólnie dokonywać. A ja powiem na koniec, że po pierwsze myślę, że będziemy mieć co najmniej o miesiąc wcześniej wykaz zadań do realizacji w ZEO. To nam wydłuży okres realizowania tych zadań, bo to może taki szczegół techniczny, ale my czasami jest tak, że mieliśmy ponad dwa miesiące jakby wyjęte z tego okresu realizacji, to po pierwsze. A po drugie mam nadzieję, że właśnie nie będzie tak, że tak na dobrą sprawę 11 września zakończy się okres normalnego realizowania zadań. Jeśli można, to tyle, oczywiście jestem do państwa dyspozycji. Ja proponuję, żebyśmy od razu poprosili pana dyrektora, jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe, a potem potraktowali te dwie rzeczy do nowego. Bardzo proszę. Wydział Zarządzania realizuje zadania, uczestniczy w realizacji zadań powierzonych i zadań priorytetowych z zakresu bezpieczeństwa. No i problemem, wydaje mi się, w ubiegłym roku 2015 było to, że nie wszystkie zadania udało się zrealizować. I nie wiem, na ile tu nasza wina, bo zadania powierzone w 55% niecałych udało się zrealizować, a zadania priorytetowe w około 70%, a pozostałe środki nie to, że nie zostały wydane, dlatego że ich nie było. I ja to powiem, czy poradziliśmy się, czy wyborze tych zadań. Przede wszystkim nie zrealizowane zostały takie zadania jak zakup papieru, toneru, inne, które nie mają takiego bezpośredniego przełożenia na poprawę bezpieczeństwa. Wszystko staraliśmy się, żeby zrealizowane w pierwszej kolejności wszystkie programy poprawy bezpieczeństwa, prewencyjne, zakup jakiegoś sprzętu, który jest używany, tak jak automaty, czy dla strażaków, pompy, czy inne rzeczy. Natomiast te, które są bieżącym funkcjonowaniem, nie wystarczyło na nie pieniędzy. Nie mogę nic więcej wytłumaczyć w tej sprawie. I dlatego jeden z samochód, który był z zadań powierzony, też nie został zrealizowany. Dwa, które się nie udało, ale kilka razy zostało zrealizowane. To były pieniądze, że na zadania udało nam się wydać około 45 tysięcy złotych, 84 planowanych, a na zadania priorytetowe było 454 337 udało się zrealizować. No nie było to tak, że to skarbnika, tylko zabiła ministra pusta. Troszkę nie było, no nie było dalej, nie tego, żeby państwu czekać zachowanie, czy cokolwiek. Natomiast w tej sytuacji chcieliśmy wyglądać, co ma być realizowane, co wystarczy pieniądze. Tak, prowadzimy to z tym, również tą naszą opinią, z beneficjentami tego, bo państwo nie da się wykupić tylko dla komisariatu policji, dla OSP, dla Straży Miejskiej, czy dla MOPS-u, to były pieniądze najczęściej w ten sposób. I tak powstał ten ranking, z którego myślę, że część została zrealizowana, część nie. Ja dziękuję. To też państwo widzicie jako jedną z, znaczy wiecie, że w zeszłym roku mieliśmy poważne braknięcie finansowe. W tym roku różnymi sposobami staraliśmy się, a czym zawsze to dochodzi, powiem, zabezpieczyć tę rzecz finansową, mając jakieś rezerwy na różne rzeczy. Czy to się uda, czas pokaże. Wiadomo, że najgorszy będzie rok 2014. Ten 13 troszkę nam tutaj początek 14, szczególnie w edukacji, będzie najtrudniejszy. Na szczęście, że tak powiem, inne rzeczy uda nam się pociągnąć. Edukacja, no to też tak, że
Dobra, otwieram w takim razie dyskusję i bardzo proszę o zgłaszanie się. Rozumiem, że w szczególności ci, którzy mieli. Bardzo proszę kolega, proszę się przedstawić, bo ja tu słabo widzę, ale Marek Zimieński, 14. Tak, Marek Zimieński, 14 dzielnica. Pan dyrektor Czarny powiedział, że rozpoczynamy rok od mniejszej ilości problemów. My 9 stycznia dostaliśmy pismo, które prosi nas o sklasyfikowanie paragrafu 427 jako inwestycyjnego, czyli na przykład wymiany wykładzin, malowanie sal, wymiany okien i tego typu rzeczy. No, zostaliśmy poproszeni o sklasyfikowanie tego jako paragrafu inwestycyjny. Nie wiem, czy to, że tak powiem, w naszej gestii leży takie przeklasyfikowanie tych paragrafów. Być może to ZEO powinno podjąć tę decyzję w porozumieniu z udziałem budżetu. Ja proponuję zrobić listę pytań i potem pan będzie operował, bo inaczej to się zawije. Inne osoby. To bardzo proszę, 9, potem 7. Proszę państwa, powiem tak. Byliśmy jako dzielnica inicjatorem tej tematyki. Dlaczego? Dlatego, że zeszły rok realizacja remontów placów oświatowych przelała naszą szale goryczy przy mizerii finansowej. O co chodzi? O to chodzi, że myśmy ze swojej strony jako dzielnica dopełnili wszystkich zobowiązań obowiązków wynikających z procedury, tak? Z końcem czerwca 2011 roku dokonaliśmy wstępnej listy rankingowej placówek oświatowych. Potem w październiku dokonaliśmy tej szczegółowej listy, podjęliśmy szczegółową listę rankingową remontów placówek oświatowych, gdzie określiliśmy zakres i przewidywane nakłady w dostępnej kwocie. I potem po kolei, ewentualnie, żebyśmy dokonywali drobnych przesunięć tam, gdzie one wynikały z oszczędności przetargów na jakichś drobnych sprawach, żeby wykorzystać pieniądze. I tak dobiegliśmy do końca ubiegłego roku. Czarę goryczy przelała sprawa modernizacji pokrycia dachowego na przedszkolu samorządowym nr 10 przy ulicy Stronkowej. Jest to przedszkole samorządowe zbudowane 12 lat temu. Już nowej technologii, powiedzmy lekkiej. Niemniej, jeżeli się okazało, że od miesiąca lutego, kiedy ZEO miało już kompletne rozeznanie do przeprowadzenia przetargu, bo wszystkich dzielnic zebranych i niebawem budżet został uchwalony w określonym terminie, nic nie stało na przeszkodzie, żeby ZEO dysponowało tymi pieniędzmi. I to powinno stanowić bazę wyjściową do przygotowania przetargu. Jeżeli przetarg taki jest przygotowywany od miesiąca marca, czy tam kwietnia do listopada, to budzi to mój głęboki sprzeciw, zwłaszcza, że tu chodzi o pokrycie dachowe. Proszę państwa, ja odczuwam to prywatnie jako człowiek, że to jest marnowanie pieniędzy. To jest niedopuszczalne, żeby w ten sposób działać dalej, bo to trzeba, jest jakiś błąd systemowy. Jeżeli inspektorzy mają do wymiany kawałek wykładziny, wymianę nawet okien, czy tam remont drzwi, czy coś, to oni to mogą robić w dowolnym terminie, najlepiej tak, żeby nie zakłócało zajęć, że tak powiem, szkolno-przedszkolnych. Natomiast zadanie typu remont dachu, bo do szkoły, do przedszkola się leje, no to wymaga okresu takiego, gdzie braliśmy to przed laty, w okresie minionym, że remonty placówek oświatowych były dokonywane w czasie przerwy wakacyjnej. Tak się nie stało i nie mogę tego zrozumieć. Dlaczego?
Jeśli chodzi o nas, my dokonywaliśmy częstych interwencji w zero, przeprowadzaliśmy stosowne rozmowy telefoniczne do działowisków, głównie telefoniczne, nie? Mamy takich rozmów zanotowanych w naszym kalendarium działań od początku miesiąca kwietnia do 11 grudnia. Na przykład odczytam kilka. 4 kwietnia o godzinie 8:13 był dokonywany przegląd stanu technicznego placu wieświatowych w dzielnicy 9. 27 lipca rozmowa telefoniczna w sprawie realizowanych inwestycji w 2012. 1.8.2012 rozmowa telefoniczna jak dość. 2.8. rozmowa z inspektorem Domczyńskim w sprawie realizowanej inwestycji. 7.8. kontakt z dyrektorem ZSO i przemysłu skórzanego w sprawie pisma dotyczących planowanych inwestycji. 9 sierpnia rozmowa telefoniczna z panią Szczelenia i panem Piekunem w sprawie kalkulacji kosztów planowanych inwestycji. No, to jest przykładowo, nie będę Państwa zanudzał z moich stron. Widzimy również, że będąc obiektywnym, widzimy, że częściowa wina leży też po stronie dyrektorów szkół, bo nie każdy dba o własne interesy i nie chodzi za tymi interesami. Jak wróci z zasłużonych wakacji, to się budzi w miesiącu wrześniu, że trzeba by było coś w szkole wyremontować. Nie? Ja, panie przewodniczący, zgłaszam taką sugestię, żeby przeglądać, jak w ogóle wyglądają te sprawy proceduralne. Przetargi na główne prace wynikające odpowiedniego okresu czasu i pogody, gdy te prace należałoby wykonywać, powinny być bezwzględnie zakończone do końca maja roku tego, którego dotyczą, żeby można było te pieniądze rzeczowo i właściwie wykorzystać. Natomiast nie dopuszczamy rzeczą taką, żeby 23 listopada był przetarg ogłaszany na remont dachu. Ten dach był remontowany w miesiącach od 9 grudnia, tam do której godziny, w czasie opadu deszcz, wody i tak dalej. Niepełną dokumentację fotograficzną z postępów prac i z efektów, jakie żeśmy przy okazji uzyskali w postaci zalania pomieszczeń. Tu gdzieś tkwi błąd i proszę o pochylenie się nad tym tematem, żebyśmy takich błędów nie popełniali w przyszłości, bo to jest wyrzucanie tych pieniędzy. Remont dachu w grudniu to jest wyrzucanie pieniędzy. To jest, są certyfikaty na papę, na to, tylko nie ma certyfikatu na pogodę. To nie jest czas na robienie remontu. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Czy od razu, czy jeśli można od razu, dlatego że pan przewodniczący. Te dwie kwestie, bo tam jeszcze była kwestia 14. Czy jeśli pan ma zacząć od dzielnicy 9, bo ją mamy, myślę, wszyscy dusza. Do tych faktów, o których panu uprzejmie przewodniczący powiedzieć, ja dodam tylko dwa, bo zgadzam się, że tutaj potrzeba systemowego rozwiązania. Po pierwsze takiego, że kosztorys był na ponad 100 tysięcy, a pierwotna kwota z dzielnicy wynosiła niecałe 78 tysięcy. Po drugie, że uchwała dzielnicy w sprawie dodatkowych 20 tysięcy jest z 18 czerwca, ale jak Państwo wiecie, ja mogę dysponować środkami dopiero wtedy, kiedy jest zarządzenie Pana Prezydenta, a zarządzenie Pana Prezydenta jest, o, przepraszam, że to mówię, ale z 12 grudnia. Więc dlatego ratowali się, rozumiejąc to, że te pieniądze uda się uratować, ja mając zgodę Pana Prezydenta na wykonywanie tej pracy, akurat mieliśmy pecha, że ten przepad się bardzo źle z oceniami. Wykonaliśmy tyle, ile wykonaliśmy. To, że rzeczywiście tam było zalanie, no to mogło się zdarzyć równie dobrze w czerwcu. Natomiast w sierpniu, natomiast wiadomo, że to było ryzyko wykonawcy, który miał pecha, po prostu nie dostał właściwych elementów do zamontowania, musiał czekać na właściwe. No i on oczywiście poniósł konsekwencje i za to
miasta za przemalowanie sal. Natomiast też rzeczywiście tak w tym czasie, bo nie chciałbym rzucać żadnych ogródków na żadnych kamyczków, do żadnych ogródków, łącznie z moim. Natomiast tam wiele elementów nastąpiło, łącznie ze zmianą koncepcji remontu tego dachu, realizowaną na wniosek pani dyrektor tej placówki. Natomiast powiem w ten sposób. Rzeczywiście musimy popracować nad tym, żeby nasze kosztorysy były sensowne, bo trudno jest wykonywać część dachu. Myśmy część dachu wykonali, część dachu rozsądnie wybraną. Tam rzeczywiście były pewne błędy w wykonawstwie tego dachu kilkanaście lat temu. Trzeba było, krótko mówiąc, zmieniać geometrię dachu, żeby woda prawidłowo spływała w takich środkowych rynnach, w konstrukcji dachu. Krótko mówiąc, jest to dość skomplikowana sytuacja, nie jest ona ani czarno-biała, ani tak oczywista, jak można by wnioskować. Natomiast jeżeli chodzi o dzielnicę 14, ja oczywiście niczego nie zamierzam, czy to Państwu z dzielnicy 14, czy z dwóch pozostałych narzucać. Natomiast wiemy wszyscy, że możliwości finansowe miasta, w szczególności możliwości zadłużania się miasta, będą zależały w przyszłym mechanizmie naliczania od środków wolnych, czyli proporcji wydatków inwestycyjnych do bieżących. I ten nasz postulat, nasza propozycja jest właśnie wynikająca z tego, żeby te elementy, które są de facto inwestycją, nawet drobną inwestycją, potraktować w budżecie jako inwestycja, czyli zapisać to tak, żeby było oczywiste w tytule, że jest to inwestycja i przypisać do niej stosowny paragraf inwestycyjny, na przykład 60-50. Jest ciężko podjąć taką decyzję, jeśli chodzi na przykład o wymianę wykładzin, czy malowanie klatki schodowej, czy cyklinowanie parkietu. No. Zgoda, ale my niczego nie wymuszamy. Myślę, że to jakieś nieporozumienie. Dlatego, że myśmy, zwłaszcza w części zadań, tam gdzie myśmy oceniali, że jest to inwestycja, wyraźnie żeśmy podpisali. Więc jeśli wolno, to jest moja prośba zarówno do Państwa z dzielnicy, jak i do dwóch pozostałych, które w tej sprawie się zwróciły. Ja chciałem na ten temat rozmawiać z panem dyrektorem Adamczykiem, dyrektorem Biura Przygotowania Inwestycji. No, wiemy, że los chciał inaczej i chciałbym zorganizować spotkanie właśnie tych trzech dzielnic, żeby to przygotować ze strony potem przeprowadzenia inwestycji, bo też zdaję sobie sprawę, tak jak Państwo, że to jest więcej pracy również dla urzędu. Ja już pomijam pracę dla po prostu dużo bardziej skomplikowane jest monitorowania, prowadzenia i rozliczania inwestycji, więc też musimy rozsądnie wybrać, żeby nie dołożyć sobie więcej pracy tej administracji. Ja mam taką propozycję, kończąc. Prosiłbym o spotkanie. Po pierwsze, oczywiście służymy pomocą w tym, żeby wybrać inwestycje, które naprawdę są inwestycjami. Przedyskutować to z Państwem. Oczywiście Państwo też byli przekonani, że to robimy i wtedy ewentualnie stosowna uchwała Państwa Rady, a potem zarządzenie Prezydenta zamknęło. Czyli takie przyspieszenie możemy w tym zakresie liczyć. Można powiedzieć adrenalnie. Jeśli chodzi o to ostatnie zdanie, które Pana nasza dzielnica traktowała to poważnie, taki wykres w postaci uzgodniony, w postaci z inwestycją i remontem, jest dokonany. Natomiast chciałbym wrócić do poprzedniego roku. I wie Pan co, ja może nie będę się wstawał w szczegóły polemiki, czy brakowało 2020, tylko w ogóle jest problem tego przedszkola, bo to nie jest od ubiegłego roku, ale wcześniej się kończy. My na okrągło od kilku lat remontujemy pokrycie dachowe tego przedszkola. Jeżeli tak jest, ja przy okazji właśnie tego sławetnego remontu odbioru pierwszego, a potem drugiego, wyszedłem sobie tam na dach, podtrzymywany przez towarzyszące osoby i zobaczyłem, co mam pod nogami. Ja nieraz w życiu pokrywałem dom papą na pokryciu drewnianym i tam trzeba podjąć męską decyzję o wymianie konstrukcji dachowej, bo ta konstrukcja dachowa jest bardzo nieszczęśliwa. To, że facet zalał przedszkole, wykonawca, i że on to potem odparował, wyremontował, pod spodem jest podwieszony sufit z gips kartonu. Taki sufit po zalaniu nadaje się tylko do wymiany.
bo wiadomo, jak się zachowuje Bickarpa. To wszystko będzie wpływać na izolacyjność cieplną budynku. To jest budynek o dużej kwadraturze, o dużej ilości dzieci, stosunkowo nowoczesny. Tam nie musimy inwestować w ściany, natomiast musimy podjąć męską decyzję i zrobić inwestycje przez zmianę. Szanowni Państwo, że ja bym proponował nie wchodzić do konkretnych przykładów, bo nie o to chodzi, prawda? My nie rozwiążemy problemu tego czy innego przedszkola, natomiast raczej spotykamy się, żeby omówić pewne generalne albo trochę szersze problemy. No i tutaj jakby trochę w tym kontekście też prosiłbym, żebyście Państwo swoje propozycje dawali, no bo nie jesteśmy w stanie ani konkretnej drogi, ani konkretnego przedszkola omówić. Jeśli Pan Przewodniczący pozwoli, ja powiem tylko jedno zdanie. Oczywiście, że my teraz nie sprawdzimy, czy skutki tego zalania wymagają zmiany sufitu, czy nie, to będziemy wiedzieć w marcu i oczywiście, że do tego tematu wracamy. Jeżeli chodzi o całe sprawy generalne tego dachu, zgadzam się z Panem, powinniśmy tam usiąść, zwłaszcza, że rzeczywiście rozmawiamy o dużych unikach. Więc absolutnie się zgadzam, zresztą uważam, że powinniśmy się spotkać na dachu z fachowcami i po prostu podjąć wiążącą decyzję, co robimy w tym przypadku, bez to szczególne i trudne przypadki. Dziękuję. Siódemka, druga potem. Panie dyrektorze, pan wytracił mi argumentów wiele przed spotkaniem, mówiąc, że idą nowe, lepsze czasy. To bardzo mi się podoba. Ja nie ukrywam, z tym się rozstanie. Ale dzisiaj to chcę odnieść, bo ten przykład, nie tyle może, bo oczywiście procedury to jedno, ale pracy inspektora w dzielnicy siódmej, muszę parę rzeczy wymienić jako pewnego rodzaju przestrogę na przyszłość dla kolejnych pracujących inspektorów, na co pan dyrektor powinien zwrócić uwagę. Dobrze, ja mam gorącą prośbę, tego pana nie ma przyszło. Nie, ja nie będę mówił o samym panu inspektorze, tylko o pewnych rzeczach, których fajnie byłoby uniknąć. Mianowicie, no fajnie byłoby nie obciążać dzielnicy niejako, żebyśmy cierpieli tylko dlatego, że inspektor, czyli pracownik, nie dotrzymał pewnych terminów. Pewne zadania u nas, na przykład te drobne, takie szczególnie, na które ja powiedziałem, że jest złośliwie, że nie przyjmujemy do realizacji, a były zrealizowane od kilku miesięcy, no to ja to zrobiłem celowo, bo sobie myślę, no co będzie, jak nie przyjmiemy zadania, czyli nie uruchomimy pieniędzy, a zadania są z dawno wykonane. No to jest wina inspektora, prawda? No zdanie... i nacisków dyrektora pracówki, no nie ogólnie. Natomiast te zadania były drobniutkie od początku, roku praktycznie, uchwała przyjęte, można je było realizować na wiosnę, stało się, jak się stało. Tak samo przestroga, no bardzo dobrze by było, gdyby inspektorzy, jeżeli podejmują decyzję o rozszerzeniu zadania, bo tak się zdarzyło w tych przypadkach, no niestety, ale jeżeli rozszerzają, podpisali się pod tym, a nie przysyłali do mnie potem wykonawcy słowami, pan przewodniczący panu zapłaci. No kuriozalna sprawa, przyznam szczerze, ale tak było. Więc to już jest niezła zasada, to próbuję się nad tym zastanowić. Wszystko mi powiem do ręki tyle pieniędzy, ale... Znaczy to jest, jeśli wolno, jeśli pan przewodniczący pozwoli, daję tylko jedno zdanie. Rzeczywiście, zwłaszcza w sytuacji, kiedy z jednej strony sytuacja na rynku, mam na myśli zarówno stawki, w jakich pracują, jak i ceny materiałów, które się zatrzymały, no rzeczywiście powodowała nam gorliwość dyrektorów i mojego inspektora, który sobie wyobrażał, że się zmieścimy w tych kwotach, a potem się okazywało, że jest inaczej. Więc tutaj ja oczywiście wiem o tej sytuacji, nie wyobrażam sobie, że ona będzie miała miejsce kiedykolwiek w przyszłości i teraz tylko trzeba mieć się najczęściej. Trzymamy. I teraz wracam do samej sprawy, co 14 poruszyła. Ja osobiście bardzo pozytywnie przyjmuję to, że Państwo pierwszy raz wskazaliście nam, czyli kosztorysa, co jest inwestycją, co nie. Bardzo nam to ułatwi życie. Tylko Ty, Panie Przewodniczący, też jest problem z procedury. Ja wiem, że to nie wina zero, chyba Wydziału Edukacji. Wydział Edukacji jako jedyny ma najdłużej termin podziału środków. Ten podział środków następuje tak późno w stosunku do innych jednostek miejskich, że potem, po pierwsze, my mamy krótki czas przedstawienia, co chcemy realizować, dużo krótszy, spada to na zero, mało tego, no wpadliśmy na końcu, pewnie jeszcze porozmawiamy tą pułapkę, że inwestycje, które będzie realizował zero, pan skarbnik ich nie widział jeszcze, no i teraz mamy problemy z ZIKIT-em, z przelicznikiem 35 do 65%, ale to na końcu, myślę, wspomniałem, jak się widzimy.
Więc jak najbardziej popieram to, żeby Państwo nam wskazywali przy każdej wycenie, co jest inwestycją. Nam to pomaga, wszystkim to będzie bardzo służyło. A to, czy nasze zadanie jest inwestycją, czy nie, no ja się cieszę, jeżeli Pan Dyrektor zakwalifikuje wszystko jako inwestycję, bo dla nas dzielnic to jest bardzo pozytywne od strony tego rozwiązania. Oczywiście jest ryzyko jakiegoś tam czasu, prawda, czy zdążymy, czy nie, ale to jest osoba. Teraz tak. Takich rzeczy, które bardzo bym prosił Pana Dyrektora, ale nie oczekuję dziś odpowiedzi, chyba że Pan zna, to jest przedszkole ulica Emaus. Czy startujemy z nim, czy nie? Mamy w budżecie miasta 500 tysięcy złotych, to nie jest nasze zadanie, tylko miasta, ale to ważna rzecz, żebym znał odpowiedź, bo przyznam szczerze, 8 lat go nie remontujemy. Licząc na rozbudowę. Jeżeli go nie będziemy remontować kolejne 2 lata, to faktycznie będziemy w zjazdach z zdjęciu przedszkola, i tego nie chcemy. Co jeszcze? I ostatnia rzecz, Panie Dyrektorze. Ja przede wszystkim muszę pochwalić, że nowy Pan Inspektor to zupełnie inne rozdanie. Czuję, że zaczyna być współpraca pierwszy raz od kilku lat. Wojsko Gimnazjum 20, Panie Dyrektorze. Ono nadal jest u Państwa i kolejna rzecz, o co proszę, zostało ono przed laty, Pan Dyrektor jeszcze nie był dyrektorem, zostało ono odebrane pomimo dwukrotnego nieodebrania tu z rady. Za naszymi plecami, tak to muszę powiedzieć. Choć Pan Dyrektor wtedy był dyrektorem, ja rozumiem, nie czuję. Proszę się, aczkolwiek jest i tam jest zgłoszenie reklamacji, miesiąc przed końcem gwarancji, cała nawierzchnia nadaje się do zmiany. Proszę powiedzieć, jeżeli nie, to trzeba zrobić kolejną wizjonatę. Jeśli wolno, ja powiem króciusieńko, bo rozumiem, że to spotkanie nie jest, tak rozumiem, to spotkanie nie jest do rozliczania indywidualnych spraw. W sprawie Emaus jest oczywiste, mamy sytuację w budżecie, aby kończymy projektowywać, bo wiemy, że była rozmowa o basenie, mamy teraz wreszcie środki i nie wyobrażam sobie, że nie wydamy mądrze tych pieniędzy, czyli tych 500 tysięcy, o których Pan mówi. Natomiast jeżeli chodzi o boisko gimnazjum 20, no, ja boleję, że była taka sytuacja, jedyne co mogę powiedzieć to, że jest uzgodnienie z wykonawcą, bo wiadomo, że w zimie tego nie możemy robić, czy późno jesienią, może na wiosnę bierzemy się do usuwania w ramach gwarancji i tutaj liczę na to, że będziemy razem krytycznie na to, co wykonawca zgłasza. Dziękuję. 15 bardzo. Takie dwa pytania, bo wiadomo, że oprócz środków, które testów powierzonych, które przekazuje dzielnica na remonty szkół, przedszkoli, to czasami wypadają takie nieoczekiwane, niespodziewane awarie, kiedy już dzielnica naprawdę nie ma pieniędzy, a ZEO odsyła przedszkole czy szkołę do nas o pieniądze. Takie pytanie, czy istnieje w ogóle jakaś rezerwa na takie niespodziewane awarie? Jeżeli istnieje, to w jakiej wysokości? A drugie takie pytanie to jest w sprawie rozszerzenia zadań, bo czasami wychodzi tak, że zostają tak zwane te resztkówki w kwocie 2-3 tysiące złotych. Taka propozycja jest, bo za każdym razem jednostki muszą się zwracać do nas, do dzielnic, czy zgadzamy się tam na rozszerzenie zadania. My chyba w tym roku podjęliśmy uchwałę, że jeżeli jest to w obrębie danej jednostki, to oni nie muszą się zwracać. Czy jakoś można to usprawnić? Dziękuję bardzo. No po prostu, więc jeżeli chodzi o te resztówki, to muszę powiedzieć, że tutaj Państwo w dzielnicach przyjmuje się różne metody wydawania tych pieniędzy, więc ja po pierwsze nie śmiem, to są Państwa gestii pieniądze, by podejmować takich decyzji bez znania Państwa stanowiska, bo podam przykład, są takie dzielnice, które zbierają te wszystkie resztówki, bo resztówki, czyli niewydane pieniądze, oznaczają oszczędności, a może tego nie mówiłem wyraźnie, ale pewnie Państwo wiecie, że już ponad rok wszystkie nasze zadania, nie tylko te powyżej 14 tysięcy, są organizowane w ten sposób, że wykonawcy są wyłaniani w trybie publicznym, czyli przez naszą stronę internetową, co też zwiększa stopień oszczędności, pomijając to, że pracują na niższych stawkach. Więc są takie dzielnice na przykład, które zbierają te wszystkie oszczędności i wydają na zupełnie nowe zadania, a nie na rozszerzenie zakresu. Ja spotkam się wobec tego z Panem i podyskutuję, jak można by to robić jeszcze sprawniej, no bo to tak naprawdę Państwa decyzja, nasze wykonanie, tak do tej pory widziałem sposób wydawania każdej złotówki, również tej zaoszczędzonej.
Znaczy do tego punktu złożenia. Czy nie dałoby się tak jak z Wikitem, że jednak wiele zadań przy rozszerzeniu remontów robimy notatką, a nie uchwałą. Ja to zrzucam tylko Ścimiela, bo nie wiem, nie znam aż tak dobrze prawa czy wolno. I przy rozszerzeniach, no prosta sprawa, remontujemy chodnik i jest potrzeba przedłużenia czasami o 10-20 metrów, to idziemy, to robimy to często notatką. Znaczy stąd ta troska, że jakby przy podejmowaniu decyzji wydłuża się ten okres czasu i w pewnym momencie jak my podejmujemy decyzję 2-3 miesiące, blokada środków. To ważna kwestia, więc pozwolę sobie odpowiedzieć. Są różnego rodzaju rozszerzenia zakresu. Bo jeżeli jest to rozszerzenie zakresu w cudzysłowie ilościowe, wymienialiśmy okna, zaoszczędziliśmy, zrobimy dodatkowe dwa, tu nie ma żadnego problemu, robimy tę notatkę, bo to jest de facto ten sam zakres, tylko jakby zwiększamy go ilościowo. Natomiast jeżeli na przykład wymienialiśmy podłogi, a pani dyrektor prosi, żeby zrobić coś w kuchni, to już jest jakby inne zadanie, więc ja tutaj nie śmiem bez państwa zgody. Natomiast ja nie wchodzę w to, czy to jest uchwała rady, czy decyzja zarządu dzielnicy, to ja już tutaj zdaję się na państwa, dla mnie każde rozstrzygnięcie traktuję jako w dobrej wierze i ważne. Czy tu chodzi, żebyśmy z proceduralnie byli zgodni? Problem w tym prawdopodobnie, że inspektor powinien jednak też pomóc dzielnicy zasugerować, że szybciej pójdziemy na przykład w te dwa okna. Bo ja nie wiem jak u Państwa, ale u nas zawsze z tym właśnie, to może wracam ciągle do tej złej praktyki z tym inspektorem. Wszystko chciałbym tak na siłę wyciągać, każdą informację. No stąd randki. Źle się trafili po to. No trochę na pewno. To widzę, że pan dyrektor kiwa głową. No to prawda, no wiecie państwo, są ludzie i ludzie. Natomiast ja jeszcze panu z dzielnicy 15 odpowiedziałem na kwestię awarii. My mamy pewne nieduże zresztą środki na awarię, że we wszystkich naszych ponad 200 placówkach, to są naprawdę nieduże środki. I my je traktujemy dosłownie jako awarię, czyli nieprzewidziane zdarzenie, które można usunąć relatywnie małą kwotą. Natomiast ja myślę, że my nie rozmawiamy o takim kwotach, my rozmawiamy o rzeczach, które wychodzą w trakcie roku i byłoby idealnie, gdybyśmy je usunęli. Nie wiem, zalecenie jakiejś służby, jakiegoś inspektora, nie wiem, PPOSZ, BHP czy każdego innego, czy jakieś nadzwyczajne okoliczności, które powodują, że dobrze by było coś w danym roku zrobić. No i tutaj ja nie mam ani grosza jakimkolwiek by zrobić. Dziękuję. Nie, pan Finowski chyba. Stawka na rzut. Czyli nie ma już dowolności, która dawniej była po pierwsze. Po
Po drugie, też jest tak, bo są dzielnice, z którymi spotykam się częściej, a ja z radością przyjmuję zaproszenia. Czasami nieporozumienie wynika z tego, że tak nie do końca mamy przegadany zakres i czasami już oczywiście była taka praktyka, żeby na wszelki wypadek przyjąć, że on jest szerszy. Tutaj w tej sprawie tej instalacji elektrycznej to po prostu pomógł nam kryzys. I również ten tryb wyłaniania wykonawców. Są takie dziedziny, w tym elektryczna, w typowych rzeczach, gdzie po prostu jest walka na śmierć i życie. Ja powiem Państwu, że czasami przeglądy, które robimy elektryczne, są robione po stawkach, które by mi w głowie nie przyszły, że można je zrobić. I są robione. I to są robione dobrze, my te prace przejmujemy. Więc tu mogły być różne okoliczności, prawdopodobnie ta wycena była starsza. Więc ja skończę to apelem. Jak Państwo przygotowujecie sobie zamierzenia na kolejny rok, zaproście mnie, proszę. Przedyskutujemy sobie te zadania. Ja będę więcej wiedział o jego zakresie. Przyjdę z inspektorami. Na gorąco przedyskutujemy, co Państwo chcielibyście osiągnąć i będzie nam wszystkim łatwiej to potem wykonać. Dziękuję Państwu. Uzyskałem odpowiedź na moje pytanie, bo ono miało dotyczyć właśnie tych standardów przygotowywania danej inwestycji bądź remontu, bo tutaj Pan Przewodniczący powiedział, że siódemka miała pecha, bo miała takiego inspektora, no piątka też miała pecha, bo miała takiego inspektora, który wyglądał... Tego samego. To był ten sam. To mieliście pecha. To mieliście pecha. To pecha, to miałem że to jest praca wykonawcy. Bronił jak lew każdej kruszewki, jaka tam była, że było ich sporo, to świadczy o tym fakt, że bezpośrednio po remoncie dachu po pierwszym deszczu nastąpiło zalanie szkoły. A może na zalanie to zrobiło słowo? No woda się pojawiła w środku. Natomiast to, co właśnie że to przygotowanie remontu jest bardzo istotne, bo na przykład takie były sprawy, że jest remont całego dachu, a na przykład nie ma wymienionych łazów dachowych albo jakichś tam obróbek kominów i tak dalej. Takie wydawałoby się zupełnie szkolne błędy na szkole. Także bardzo dziękuję i cieszę się, że będą zmiany. Dziękuję. Rozumiem, że to było tylko potwierdzenie tego, co mówił pan Szczęsny. Znaczy ja jeśli wolno, to wyrażę radość, że nabory, które ogłaszaliśmy zresztą publicznie, ogłaszanie było również w prasie naszej lokalnej, przyniosły znakomity efekt. To znaczy, że rzeczywiście na rynku teraz ten kryzys spowodował również to, że na stawkach urzędowych, które wiadomo, że nie są aż tak bardzo komercyjne, jak w dobrych firmach na rynku wykonawczym, mamy po prostu bardzo dobrych fachowców. I to muszę powiedzieć, że mam nadzieję, że Państwo ocenicie, że te zmiany personalne, które trwają, no uznacie Państwo za satysfakcjonujące. Przewodniczący dzielnicy siódmej już mi powiedział, mam nadzieję, że też tak będzie, bo przepraszam, że tu użyję nazwiska jako komplement. Pan Artur Stożoński w mojej ocenie jest bardzo dobrym fachowcem i mam nadzieję, że usłyszę to samo od Państwa. Chyba jeszcze 15. Pewnie to taki apel w sumie do nas wszystkich. Podobną sytuację miałem, jak budowaliśmy skatepark, że też mieliśmy problem z inspektorem i słuchajcie, no, przerażające jest to, że później inspektor jest zwolniony, albo tutaj jak słyszałem w tym przypadku poszedł na emeryturę, a my zostajemy ze wszystkimi problemami. Dlatego taka prośba, że w momencie jak my widzimy, że jest problem z tym inspektorem i zgłaszamy, to jakąś reakcję właśnie u szefostwa, jakąś szybszą. Dobrze, to ja jeśli wolno. Mój telefon komórkowy jest znany, powiem bezczelnie od lat, ale nie będzie może błędem, jeśli go przypomnę. 502-332-109, ale też na stronie również naszej ZEO strony są namiary i na panią Grażynę i na pana Zbyszka Marcisza, ale też przypomnę telefon do pana Zbyszka Marcisza, który nie dość, że jest fachowcem, to jest również szefem inspektorów. 660-637-213, więc wolniej. Swój telefon trochę wolniej, bo jesteśmy starsi i już nie dosłyszeliśmy. Nie wszyscy. 502-332-109, ale zdziwiony jestem, że pan blokuje, bo pan podpisał przynajmniej ze 3 razy. Dobrze, telefon jeszcze raz. Zapamiętam. Odpowiedź.
odpowie na to. Tutaj się jakiś spotkali u pana w gabinecie, więc niech pan nie odpowiada, że... Nie, ja nic nie opowiadam. Mamy te numery telefonów. Ja zawsze obiecuję, że będę interweniował, kiedy już państwo ocenię, czy coś szło nie tak. Więc po prostu proszę z tego telefonu korzystać. Szanowni państwo, czy jeszcze są jakieś sprawy w temacie dotyczącym zamku? Zabrał? Jeszcze pan. Bardzo. Ja tak szybciutko, bo tak pan dyrektor Mięso Kietas, bo pan stwierdził, że będzie w tym roku przyspieszenie miesięczne. Wobec tego na rozdział tych zamian. Ten miesiąc wobec tego, kiedy by pan miał? Nie wiem. Ja się dostałem wczoraj wykaz zadań z wydziału. Rozumiem, dziękuję. I teraz mam jeszcze jedno pytanie, ponieważ od poprzedniego roku wiem, że tematem się przewija, jeżeli chodzi o inwestycje. Ja mam pytanie, dlaczego, bo nie dawało to pytanie, ale my jako dzielnica też muszę powiedzieć, że ustawienie lokalu się z poznanym dyrektorem, nasze zadanie pod tym inwestycyjnym, zresztą wyszło to bardzo pozytywnie i uważam, że te zmiany były z tego idą oczywiście. I te zadania w poprzednim roku praktycznie zostały zapisane zarówno w uchwale jako inwestycyjne i mamy to obszar zapisany. Jak i wcześniej też był wskazany jako zadanie, gdzie było dopisane inwestycyjne. I dlatego mam pytanie, dlaczego nie zostały te zadania wpisane do zadań inwestycyjnych i policzone nam praktycznie te procenty, które praktycznie będą wszystko pan skarbnika, no liczą się. Nie wiem, do kogo pytanie mam skierować, jako że uchwałę mam to zapisane jako zadania inwestycyjne. Dziękuję. Nie wiem właśnie, gdzie to zginęło w tej procedurze, gdzie pan skarbnik wyraźnie zwraca uwagę, że dzielnicę powinien zwrócić uwagę, żeby maksimum to były zadania inwestycyjne, bo to jest bardzo korzystne dla miasta. Ja też nie rzeczywiście tak było. Moje oceny to właśnie ten miesiąc opóźnienia podziału środków przez Wydział Wybrany powoduje, ponieważ w budżecie miasta nie ma ujętej tych inwestycji jeszcze szczegółowe, które są na rezerwie cały czas. Tak, one są. Dziękujemy za wytłumaczenie. Szanowni państwo, na tym byśmy zakończyli część pod tytułem sprawy ZEO. Teraz byśmy przeszli do części pod tytułem zarządzania kryzysowe. Ale zanim przejdziemy do tego miłego tematu, prosiłbym o informację, gdzie jest lista obecności. Prosiłbym kolegę Wodawczyka o podpisanie się. Ja nie podpiszę, to się nie ma, wiesz. Wiesz, spóźnienie. Podpisz, nie ma, nie ma, to podpisz. Ale nie ma, nie wypłacone. Nawet nie jest podpisany przewodniczący Kośmida. Jest dojechać. Właśnie dlatego cię proszę, żebyś mi dał. Kogoś ma dojechać i nie wyszło. Szanowni Państwo, teraz były też kwestie dotyczące zarządzania kryzysowego. W związku z tym bardzo proszę o pytania do pana dyrektora. Takie pierwsze na rozgrzewkę, bo słyszałem, że dwa auta zostały niekupione. Czy mógłby pan, w której dzielnicy nie zostały zakupione? Dzielnica 8 i dzielnica 10. Dzięki Bogu. Ale to mniej więcej 25 października dostaliśmy informację, że wskutek tego, że podmiot odpowiedzialny, czyli w tym przypadku OC, nie podpisało odpowiednich umów porozumienia z realizacją ze środków z policją, no to nie zostaną one zrealizowane. No, my wychodząc naprzeciw chcieliśmy państwu pomóc i szybciutko przerzuciliśmy te środki tak, żeby one mogły być zrealizowane. Po czym dostaliśmy odpowiedź, żebyśmy sobie jaj nie robili. Generalnie... Rzeczywiście zarządzanie kryzysowe. Te pieniądze i tak nie będą zrealizowane, bo ich nie ma. Ale chodzi o to, że dotrzymaliśmy terminów, czyli podjęliśmy uchwałę odpowiednim wyprzedzeniem, umowy powinny być podpisane w terminie.
to, że no, czy co ja robiliśmy, no, chcieliśmy uratować te drobne pieniądze, chcieliśmy uratować i wydatkować na bezpieczeństwo w naszej dzielnicy. Czy znaczy, argument jest taki, skoro nie ma pieniędzy w budżecie dla policji, dlaczego mają się znaleźć na różne klasy? Bo w dzielnicach są wirtualne pieniądze. Nie, no ja rozumiem, plan, to jest plan, okej. Okay. Tylko że chodzi mi o to, że od 2011 do 2012 na podpisanie tej umowy, czy danie nam do zrozumienia, że te środki są niewłaściwie przez nas przeznaczone na policję na przykład, no to było dosyć dużo czasu i to by nam pozwoliło je wykorzystać właściwie. Tak, i tutaj zadanie z policji było, dlatego że myśmy prosili, nie chcieliśmy nauczyć na dzielnicą, czy to nie, prosiliśmy policję, żeby decydując o tym, co chcą dostać, wydała te rzeczy, które są stricte związane z prawą bezpieczeństwa mieszkańców, żeby zrezygnowali z materiałów biurowych. Bo etat wyrażenia się zrozumiał w tej materii, obiecał, że będą konsultacje z dzielnicami. W praktyce okazało się, że no niestety zostali. Nie do końca, bo w niektórych dzielnicach były zmiany. Czyli w niektórych jednak to nie przeszło, dlatego odsyłaliśmy wnioski. No jasne, tylko że my dostaliśmy tę informację pod koniec października, to już nie mieliśmy. Muszę powiedzieć, jak jest procedura. W marcu przygotowaliśmy porozumienie, które były wszystkie zadania dzielnic. W maju dostaliśmy informację odnośnie tego partneru, że niestety musimy ograniczyć. Rozmawiając z policją, okazało się, że potrzebują przede wszystkim na samochody. Tutaj prośba do Państwa, jak realizujecie uchwały, czy głosujecie na te zadania, proszę pisać w uchwale nazwa samochodu. Samochodu dla policji, przepraszam. Dlatego, że policja kupuje te samochody, żeby nie przekazać. I będą zarzucić się, że na oznakowanie nie wystarczy, ale mogą być nieoznakowane. W związku z tym, ale musimy trzymać się tego, co jest w zapisie. W związku z tym, rozważam samochód. Dziękuję. To teraz bardzo proszę siódemka, potem. Szanowni Państwo, na ten rok 2012 nie udało nam się zrealizować grantu dla FAKAT-u, znaczy przepraszam, dla ratownictwa, w których dzielnica chce właśnie w ten sposób skończyć fundację R-Kwadrat. Wiem, że oczywiście nie jest to wina wprost Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, bo ja również byłem po stronie fundacji. Znowu przeznaczyliśmy te pieniądze, największą kwotę na 2013. Prośba, żebyśmy wspólnie dopilnowali i pomogli, bo też to pierwszy raz robiąc wydziały. I wiem, że wydział też pierwszy raz realizuje konkurs, w związku z czym może się uda w tym roku, bo by bardzo było. Ale proszę zaznaczyć, że nie było wcześniej informacji o tym, że będzie taki grant, że w tym roku zostanie się ale to, żeby Pan zrozumiał, podjąłem z uchwały, a że wydział to chyba zajmuje się tylko sprawy społeczne, tak? Przeszło nieprogramowanie. Przez 5 miesięcy, no to jakby też trudno nam się czuć innych jako dzielnicy. Ale to jest procedura z tym, że nie błąd też, a za drugi raz, pierwszy raz jest błąd, potem. Ale znowu jest uchwała, są pieniądze przeznaczone, także wielka prośba, żebyśmy razem doprowadzili. Dziękuję bardzo. Kolejna była 18, proszę bardzo. Panie głośnie, radnicy Straży Pożarnej. Kolejnej dzielnicy jest 5. No jest ten problem, że w tamtym roku, jak również wcześniej, padło taka sugestia, żeby tylko i wyłącznie przeznaczać środki na pomoc związaną z bezpieczeństwem, na te zadania, które są stricte przeznaczone tylko i wyłącznie na działania związane właśnie z tym, że coś pomaga w bezpieczeństwie. W Strażach Pożarnych tych ochotniczych nie zawsze jest tak, że możemy tylko i wyłącznie kupić im ten sprzęt, czyli tę bombę, czy jakieś inne urządzenia, które będą wykorzystywali, ale oni nierzadko potrzebują też innych rzeczy, na przykład mundurów galowych. No i tu jest ten problem, że wydział wycofuje się z zakupu tych mundurów, a oni nie mają takich mundurów, czyli nie mogą tak naprawdę w odpowiedni sposób zamundurować się i chodzić na te wszystkie uroczystości, które mają. No i to jest takie, kiedy to zmienimy? No bo to zaczyna się mówić tak, że przez 2 lata ta mundurówka, która była, jest już mundurówką, jest nie do użycia. Ja może do tego zamówić. Nie wiem, takie worki,
galowe do gaszenia czy do działań innych nie były potrzebne, a jak brakowało? Gdybyśmy dostali środki na to. Rozumiem, że w dalszym ciągu pozostaje na tym, że będziemy kupować mundury do gaszenia i oni w tych mundurach do gaszenia będą rozprowadzili jako mundura galowa. Uważam, że dziś byłem na odprawie rocznej Państwowej Straży Pożarnej naszego województwa i mówiono o tym właśnie, że braki są w tej odzieży bojowej i komendant wojewódzki się zobowiązał dofinansować i zarząd Gminy Ochotniczych Straży Pożarnych też dofinansować, bo myślę, że są wystarczające, a strażacy są wykorzystywane. Nie, to nie jest jakaś duża kwota, ale jak obcinaliśmy wszystkich ich na papier. Generalnie polityka jest, proszę Państwa, taka, że my dbamy odwrotnie niż przy ZEO, gdzie to jest nasze zadanie własne i tam musimy każdy szczegół. Tutaj w dziedzinie bezpieczeństwa głównie działa administracja państwowa, a my ją wspomagamy. U nas jest taka tradycja w Krakowie od wielu lat, bo formalnie z przepisów to my możemy prosić komendanta policji czy innego o przywrócenie stanu zgodnego z porządkiem. Natomiast wiecie Państwo, jak jest u nas, że my się spotykamy, sami określamy problemy, sami je próbujemy rozwiązywać i przez lata bardzo wiele, nie wiem, czy to już setki milionów jest dotacja, co nie musimy dawać ze strony miasta dla policji, dla Państwowej Straży Pożarnej. Ja uważam, że to się wielokrotnie opłaciło, bo mamy lepsze działanie tych policjantów i strażaków, ale w przypadku, gdy brakuje nam kasy, no to tak samo jak my swoje ograniczamy zadania własne, to i tamte też musimy ograniczyć. Nie chcemy w jakiś sposób. Nasz wniosek naszego wydziału to był taki do naszych przełożonych, że te zadania w dziedzinie bezpieczeństwa powinny być w 100%, tym bardziej, że one nie stanowią jakiejś poważnej części budżetu, jak oświata na przykład, czy pomoc społeczna. I warto to wydać te pieniądze wszystkie. Jednak no, stanowisko było takie, że każdy grosz się liczy, jak wszyscy oszczędzamy, to wszyscy oszczędzamy. Nad tymi mundurami, nie wiem, być może w tym roku się da, są, mamy je zaplanowane i mam nadzieję, że w tym roku uda nam się to zrealizować. No ale że są na końcu, to z wszystkimi się zgodzimy, gdybyśmy na pierwszym jako projekcie postawili, to byśmy mieli jeszcze więcej pytań różnych od dziennikarzy ogólnie. Dlaczego my nie realizujemy poważniejszych, wydaje się. To też wszystko rzecz względna, ale poważniejsze rzeczy. To rzeczy wszystkie są poważne. Nie, to jest na przykład. Przede wszystkim mają z innych. My to wspomagamy, bo się wartość dodano. Tylko i wyłącznie z pieniędzy gminy, prawda, które są związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej. Ale zabezpieczenie bojowe, ale mundury galowe są uznane za zabezpieczenie gotowości. Szanowni Państwo, dziękuję. Już wystarczy. Ja sobie notuję, co ładniejsze cytaty. Pan przewodniczący zapłaci, mundury galowe jest sprzęte do gaszenia. Idą nowe, lepsze czasy, zobaczymy co dalej. Pan Sławek. Ja mam takie pytanie, bo mieliśmy takie zadania jak wspólne patrole policjalne i Straż Miejska. To, że finansowanie czy podpisywanie tych umów będzie niezdrało w czasie. I wtedy, kiedy Straż Miejska miała już rozliczyć te pieniądze, tam do sierpnia, to policja jeszcze tych pieniędzy nie dostała. No to ciężko tutaj wspólnie robić. Udało się to w jakiś tam sposób dogadać, prawda, że wyszliśmy, ale jakiś tutaj nie dogadanie, nie wiem dlaczego. Tak, dlatego, że porozumienie po raz pierwszy w 2012 roku od lat zostało uszczone do 1 czerwca. Procedura jest taka, że jest miesiąc na uruchomienie finansów po podpisaniu i trzy strony. Straż Miejska miała podpisane to już na początku roku. Oni dostali. Nie wiem, dlaczego tak szybko musieli się rozliczać. Wiedzieli o 12 września, że trzeba już wszystko, że tak powiem, wydać. Dlatego ktoś Państwa, proszę Państwa, że nie będzie pieniędzy w budżecie. Jeśli macie Państwo podjąć decyzję do 20 września to odnośnie uchwał, to bardzo proszę się tego trzymać. Bo im później, to tym jest gorzej, jak praktyka pokazała. Ja przygotowałam dwa aneksy, które w ogóle nie przeszły. Ale proszę, nie dziwcie się, bo jakby wiecie, jaka była sytuacja finansowa w zeszłym roku. Mam nadzieję, że mimo tego, że już tam zabrakło na odśnieżanie, no natura pomogła, przyszedł, ale samo popłynęło.
Proszę bardzo, ktoś jeszcze z Państwa? Nie widzę. Proszę, ja tylko chciałem jeszcze deklarację Pana Dyrektora, że w tym roku będziemy mieli możliwość zrealizowania środków i nie zostaną one zablokowane w tak podstępny sposób. To Pana sygnata będzie skarbnika, znaczy do dnia nie widzę żadnych przeszkód. Jak okej, okay, tylko jeżeli Państwo mają sygnały, że są problemy, to żebyśmy dostawali informacje i mogli te środki przerzucić szybko, odpowiednio. Chociaż przerzuciliśmy je w tamtym roku, no to... Tak nie jest specjal przerzucenia środków, to jest specjalna podpisania tej aneksu do porozumienia, była kwestia tego. A tam nie chodziło, ale czy nie no tak, ale gdyby, zadania z osobno, to jest... Ale gdybyśmy wiedzieli, tak, że jest problem z aneksem, z opóźnieniem, przerzucilibyśmy te środki i byłyby zrealizowane. Jeszcze jak były w kasie. No niekoniecznie. My też... Znaczy, proszę Państwa, znaczy ja cały czas znaczę różnicę między budżetem a płatnością. Budżet to jest to, co jest zapisane jako plan. A płatność to jest to, co jest w kasie. I co wyszło z kasy. I problem mieliśmy z tym drugim. I miejmy nadzieję, że w tym roku, mimo braku różnych działań, aż taki problem nie będzie. Proszę Państwa, to myślę na tyle, jeśli chodzi o sprawy zarządzania kryzysowego. Teraz mamy jeszcze drugą kwestię.